TVN ujawnił niepublikowane dotąd zdjęcia Pawła Adamowicza, za zgodą jego rodziny. Fotografię zrobiono tuż po zamachu na prezydenta Gdańska, który miał miejsce podczas zeszłorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. TVN w rocznicę śmierci byłego prezydenta Gdańska upublicznił zdjęcia zza kulis sceny, na której mężczyzna został zaatakowany przez nożownika. Rodzina Pawła Adamowicza wyraziła zgodę na publikację wstrząsającej fotografii. Widać na niej tragicznie zmarłego polityka. TVN wyjawił niepublikowane zdjęcie Pawła Adamowicza do tragedii, która wstrząsnęła całym krajem. Doszło rok temu podczas 27. finału WOŚP. Prezydent Gdańska został zaatakowany przez nożownika na oczach tysięcy mieszkańców miasta, którzy przybyli wesprzeć Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tuż przed atakiem, Paweł Adamowicz wygłosił wzruszającą przemowę. Gdańsk jest szczodry. Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem solidarności. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję. Na ulicach, placach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam, powiedział Adamowicz tuż przed atakiem nożownika. W czasie przemowy polityka, na scenę wtargnął Stefan W. i ugodził Adamowicza nożem. Wszystko odbyło się na oczach mieszkańców, którzy nie mieli pojęcia, że nagłe zamieszanie na scenie spowodowane śmiertelnym atakiem. Prezydent został przewieziony do szpitala, ale zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Nożownika aresztowano, mężczyzna wciąż czeka na proces. TVN przygotował wzruszający materiał o polityku z okazji rocznicy jego śmierci. Fakty TVN z okazji rocznicy śmierci Pawła Adamowicza pokazały niepublikowane wcześniej zdjęcie, wykonane tuż po zamachu na polityka. Widać na nim, jak ranny mężczyzna oczekuje na przyjazd pogotowia ratunkowego. Prezydent jest jeszcze przytomny, siedzi na jednym z elementów sceny i z wyrazem ogromnego bólu na twarzy trzyma się kurczowo za brzuch. To właśnie w to miejsce śmiertelny cios zadał Stefan W. Dzisiaj grzeje, 1. Julia Wieniawa powiedziała, co uważa o WOŚP. Przy okazji ujawniła historię ze swojego dzieciństwa. 2. TVN właśnie ujawnił nieznane zdjęcie Adamowicza na chwilę po zamachu. Bardzo smutne, tylko dla osób o mocnych nerwach, foto. Zdjęcie zostało pokazane za zgodą rodziny tragicznie zmarłego polityka. Poruszający materiał, upamiętniający zmarłego prezydenta przygotowany został przez Arletę Zalewską, a wzruszające zdjęcie obiegło krajowe media. Fakty TVN 13 stycznia 2020 roku. Najlepsze newsy dnia, źródło, TVN nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio.
www.tvn.pl na Google News.